Do przyszłego roku Szczawno-Zdrój i Jedlina-Zdrój muszą przygotować raport oddziaływania na środowisko. Zdecyduje to o tym, czy gminy utrzymają status uzdrowiska, a decyzja wydawana jest przez ministra zdrowia i obowiązuje przez 10 lat. Jak wygląda sytuacja i czy burmistrzowie mają obawy dotyczące utraty statusu? Spytaliśmy burmistrza Szczawno-Zdroju Marka Federuka i burmistrza Jedliny Leszka Orpla. My na terenie Szczawna prowadzimy badania czystości powietrza, badania klimatu, badania wód. Robimy wszystko to, żeby poprawić bazę związaną z uzdrowiskiem, a więc różnego rodzaju ścieżki, parki. Odbamy to, co należy do miasta, więc wydaje mi się, że zmierzamy w dobrym kierunku. Natomiast te sygnały, które są czasami dotyczące czystości powietrza, też nie powiem, że jestem spokojny, bo zawsze niepewność jest, jakie wyniki będą ostateczne, bo te wyniki zbiera się z 2-3 lat. Przygotowujemy się do złożenia uzdrowiskowego operatu, żeby od Ministerstwa Zdrowia, rządu otrzymać koncesję na bycie miejscowością uzdrowiskową na następne 10 lat. W związku z tym prowadzimy, jest stacja badawcza, została zainstalowana odnośnie podstawowych parametrów powietrza, ale dotycząca temperatury, wilgotności, wiatrów i tak dalej. Natomiast i to robimy. Do tego aparatu musimy między innymi poinformować, że mamy kopalinę i właściwości, udowodnić o właściwościach zdrowotnych naszej wody. No i tutaj nie mamy obaw. Czynnikiem, który może wpłynąć na wydanie negatywnej decyzji, jest smog. W obu gminach sytuacja wygląda jednak inaczej. Chcielibyśmy, żeby jak najszybciej została zrealizowana obwodnica zachodnia Wałbrzycha, bo to jest bardzo dużym przyczynkiem do tego, żeby ten status uzdrowiska i czystość powietrza w Szczawnie była bardzo dobra, bo obwodnica zachodnia Wałbrzycha jest obwodnicą również Szczawna uzdrowiska. Ten duży ruch, który przez Szczawno dziś się odbywa, prawdopodobnie zniknie, bo wszyscy pojadą lepszą drogą, szeroką drogą, bezpieczną, dwupasmową drogą. Jedlina jest szczególnym miastem, ponieważ mamy stosunkowo w strefie miejskiej, stricte centrum, mamy dosyć duże zalesienie, to jest jedno. Mamy tak zwane duże przewiewy, to jest drugie. Nie mamy obwodnica, centrum jest poza przedsiębiorstwem, poza strefą A uzdrowiska, bo to jest droga, która idzie na Wałbrzych, Kłodzko przez Głuszyce, to jest tak naprawdę obwodnica Jedliny. I w związku z tym my tych obaw nie mamy co do zanieczyszczenia powietrza. Jak mówi burmistrz Szczawna-Zdroju Marek Fedoruk, wyniki badań powietrza są coraz lepsze. Jednak powstanie obwodnicy zachodniej Wałbrzycha rozwiązałoby problem całkowicie. Wystąpiłem do ministra Adamczyka, do pana ministra Adamczyka z prośbą o interwencję o to, żeby sfinalizować porozumienie, które Wałbrzych miał podpisane z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w 2015 roku. I tego się po prostu obawiam. Jest to pewnego rodzaju zagrożenie. Dlaczego Generalna Dyrekcja w jakiś sposób wstrzymuje podpisanie umowy dotyczącej szczegółowych zasad finansowania zadania leżącego na odcinku pozamiejskim Wałbrzycha.